W naszym namiocie przedstawiamy zjawiska, które związane są z próżnią. Powietrze w baloniku czuje bardzo szybko, że wokół balonu jest pustka, a zatem to powietrze rozpychając się na wszystkie strony zwiększa objętość balonu. Kiedy usuniemy to ciśnienie atmosferyczne, cząsteczki powietrza w baloniku mają większą swobodę i potrafią rozdąć ten balonik do większych rozmiarów. W piance do golenia i w piance do jedzenia mamy bardzo dużo powietrza. To powietrze znajduje się w małych bąbelkach, które są uwięzione właśnie w strukturze pianki. Kiedy usuniemy powietrze wokół pianki, te bąbelki powietrza mają większą swobodę i mogą rozdąć się do większych rozmiarów. Okazuje się, że dźwięk nie rozchodzi się w próżni, czyli jeżeli hałaśliwy brzęczyk albo hałaśliwy dzwonek umieścimy pod kloszem, spod którego wyssiemy powietrze, dźwięk zupełnie nie będzie słyszalny. W filmie Gwiezdne Wojny autorzy niestety nie zwracali uwagi na to, że w kosmosie panuje próżnia, jest próżnia, a zatem nie może się w kosmosie roznosić dźwięk. Zatem wszystkie komendy rzucane w próżni w przestrzeni kosmicznej, wszystkie wybuchy, które były słyszane na planetach oraz wybuchy statków kosmicznych, niestety są w pewnym rodzaju ściemą.